Proszę Państwa, nasza sala jest nieduża, jeżeli Państwa sesje są otwarte, ale tak, żebyśmy zapewnili Państwu jakiś komfort, żebyśmy mogli pracować, także proszę, ludzie. Ale nie pomyślisz tak. Ja chciałem tylko powiedzieć, żeby wyjaśnić sprawę. Jest to uchwała Rady Dzielnicy. Radną z tamtego okręgu jest pani Barbara Orłowska. Zadanie zostało ileś lat tak już było wprowadzone na liście. W tym roku się doczekało realizacji i zostało zrealizowane. I bardzo dziękujemy za to. I myślę, że się sytuacja, jeżeli chodzi o stan nawierzchni na ulicy Malieckiego, poprawiło, tym bardziej, że jest to ulica, która ma patrona ostatniego burmistrza miasta Podgórza. Dziękujemy za to jeszcze, ale my nie przyszli z inną sprawą. My nie przyszli prawie z nami. Panie Przewodniczący, my znamy Pański Urząd, Pan jest bardzo ważny. Pana podpisy są bardzo decydujące, ważne. Ale wie Pan co? Do tego, co Pan nas prowadził, to po prostu Pan nas chce zabrać znak, który nam daje spokój i ład na ulicy. Myśmy całe 10 lat walczyli o to, żeby ten znak powstał nam. Było piekło, bo była straż miejska, policja. I dzięki temu mówi Pan, ten znak stoi. Ja chcę Państwu wyjaśnić odnośnie znaku, bo może nie wszyscy sprawy dokładnie znają. Otóż chciałem tylko Państwu powiedzieć tak, możemy poświęcić bardzo krótko, bo nie byliśmy po pierwsze na ziemi, po drugie zostawiliśmy teraz bardzo ważny punkt, jak opiniowanie studium, oczywiście uchwała, rada jest otwarta, ale żeby nie burzyć też porządkowa, ale żeby szacunku dla Państwa, żeby się Państwo, ci, którzy chcą jakby uzyskać informacje na szybko, to ją rozumiem, uzyskacie. Dyżury są już po wakacjach, w czwartek zapraszam. Jeżeli do mnie, a innych radnych w piątek, to do koleżanki, a w ten czwartek je zaprosimy. Także proszę Państwa, odnośnie, rozumiem, że temat nawierzchni Mariewskiego mamy jakby poza sobą, oprócz tych szczegółów przekażemy to tutaj Panu. Nie wiem, czy to jest ten odcinek, bo tam jest Mariewskiego, łączy się z ulicą, ale ja to chcę. To jest zremontowana część ulicy. Proszę Państwa, każdy radny wstępnie oszacowaliśmy, że około 60 tysięcy na okręg i też było tak, że to zadanie, jak popatrzymy, kosztowało, dokładnie mówiąc, ulica Malieckiego 64 822 zł. No ja tylko odnośnie tego, jeżeli już zamykamy temat ulicy Malieckiego, środki możemy przejść. Także Szapoba, dzięki za ulicę, za nawierzchnię, bo rzeczywiście była katastrofalna, jest lepsza, środkiem chodzimy. Bokiem, jeżeli wjadę kołem, w kolejne jestem w stanie koło urwać, dlatego że takie odwodnienia porobiono. Nie wiem, kto robi takie odwodnienia, dlatego że według mnie w sytuacji, kiedy temperatury w Polsce, akurat w takim kraju żyjemy, wahają się często między 0, minus, 0, plus, 0, minus i tak skaczą, to woda, która będzie tam się dostawała, będzie rozwalała ten asfalt. Ale okej, okay, to jest jeden temat. Ale ja chciałem tylko zamknąć. Tak. Żebyśmy od razu zamykali temat. Proszę Państwa, chciałem Państwu tylko wyjaśnić następującą rzecz. Dzielnica jest dysponentem środków, które ma posiada z budżetu miasta. Te środki są nasze wspólne, Państwa również. W związku z tym, natomiast realizatorem zadania jest zarządca drogi, w tym wypadku ZIP. Odpowiada za sposób realizacji, dobraną technologię, odbiór robót, odpowiada zarządca drogi, w tym wypadku ZIKIT, a dokładnie mówiąc inspektor, który nadzoruje ten obszar. Po tych sygnałach zwrócimy się na piśmie do ZIKIT-u o wizję lokalną w terenie, sprawdzimy, będziemy szukać rozwiązania. Natomiast, tak jak mówię, żebyście Państwo nie myśleli, że ktoś nas tutaj nadzoruje w sensie wykonawczym. To już mamy zamian, ale chodzi nam o ten znak i o to. Teraz dochodzimy do znaku. Otóż i od razu odpowiem. Po, tak jak Państwo rozumie, że gremianie, jak widzę po twarzach, jesteście za tym, jako mieszkańcy, żeby znak zakaz ruchu tam
Pozostał. Muszę powiedzieć, że na mój dyżur również przyszły osoby, które korzystały z tej ulicy, że znak jest nielegalny. Można przerwać, korzystały z tej ulicy. Dziękuję, proszę kontrolować. No, korzystały z tej ulicy. Korzystały z tej ulicy. Chciałem też również powiedzieć, że droga jest drogą publiczną i wydaliśmy nasze wspólne pieniądze. W związku z tym, po tej interwencji wystąpiłem do zarządcy drogi, do ZIKIT-u, bo nie, my nie stawiamy znaków, możemy wnioskować, ale nie z wnioskiem o usunięcie, tylko z zapytaniem, czy znak zakaz ruchu jest właściwie postawiony, jest zgodnie, czy jest zgodnie z prawem, dlatego że wszyscy, ja też korzystam z tej drogi, bo mam, moja rodzina, zresztą jak chyba większość nas tutaj, część naszych, tych, którzy już przeszli na drugą stronę, mamy na cmentarzu i korzystam z starszych rodziców, podjeżdżam tam na koniec, bo tam mamy bramkę do cmentarza, który kiedyś wywalczyliśmy ileś tam kadencji do tyłu zarządem cmentarzy komunalnych, żeby można było dochodzić od tyłu do cmentarza przez tamtą bramyczkę. Notabene, kadencje ileś wcześniej zostały zrobione schodki na dół do ulicy Alei pod Dobcem tam też chyba Państwo też część czasami z tego korzystacie, jak widzicie tą stronę. I to też było ze środków dzielnicy, jeszcze to była druga kadencja, jak Pan Góry tutaj dwie kadencje temu. I to jest informacja taka, czy ta droga, która jest drogą notabene miejską, publiczną, rozumiejąc Państwa, że chcieliby się tam mieć spokój, żeby obcy nie przyjeżdżali, żeby z tyłu tam nie było jakichś, jak to Pan tam słyszę, ekscesów czy wibacji, czy tą drogę można wprowadzić jako, że wtedy nie mogą dojść, mogą się poznać tylko mieszkańcy. Otóż o tej sprawie nie decyduje Rada Dzielnicy, Przewodniczący czy Komisja, tylko zarządca drogi. I było tylko wystąpienie o to, czy ten znak jest właściwie postawiony i czy, mówię, mam wątpliwość taką... Pan Cyganie. Dlaczego Pan Cyganie? Ale dlaczego? Pan wystąpił z pismego ZIKIT-u o usunięcie znaku... Ale ja wyciągnę to pismo i Panu przeczytam to pismo. Ja proszę. Bardzo, bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Bo jeśli, proszę Państwa, pieniądze podatnika, zostały wydatkowane też na tą drogę, to jest pytanie, czy tylko Państwo będziecie korzystać, ci, którzy tam mieszkacie, czy też inny mieszkaniec z Podgórza, który chciałby tam podjechać, może z tego korzystać. I korzystać. Wysiąść, zamknąć samochód, iść na przykład na cmentarz i wiele z tego. Nie, to jest zgodnie z przepisami ruchu drogowego, nie może tego zrobić, bo to jest kółko do nawracania. I nie wolno zatrzymywać pojazdów tam, co tam jest. To nie jest parking. To nie jest parking. Ulica Majewskiego jest... Jak się usunie ten znak, to tam z tej ulicy nie będzie nikt mógł korzystać. Rozjeżdżą te wszystkie trawniki, będą dalej handlować narkotykami, tak jak handlowali, bo się nie bali, że podjedzie tam straż miejska czy policja. Nikt się tego nie robi. Normalne, tyle petów po narkotykach leżało i handel był wielki. Strzykawek, szkła, butelek, no nie, nie mówię, że szkła rozbite, bo butelki po piwie, po wódce, no nie, to jestem w stanie podnieść, szkieł nie sprzątam, nie zbieram. Ktoś inny, kto bliżej mieszka, to częściej zbiera, ponieważ na drogi korzystam, więc no trudno, żebym jeździł po tym wszystkim, no nie, i haratał sobie opony. Nie mówiąc o, bo tu jest jedna nieletnia moja córa, akurat, no nie, ale pewne gumowe części tak samo są i tak dalej. To jest znak gminny, ja wiem, że znaki tej sprawy nie załatwią. Żeby była pewna jasność, ani Rada Dzielnicy tego nie zrobi, ani my nie wymusimy, nie wiem, ale tak, jedynie te organy. Natomiast jeżeli usuniemy znak, będzie dodatkowa pula ludzi, która będzie korzystała, no skoro nie ma zakazu, to jest możliwość wjechać. Teraz nikt nie patrzy na to, że zakaz zatrzymywania się i postoju praktycznie dotyczy całej Mariewskiego lewej strony. To jest nie do zrobienia, żeby zlikwidował Pan również znak zakaz zatrzymywania się i postoju, bo on ma swoje uzasadnienia. A zaraz powiem o czym. Pobocza nie ma i chodnika nie ma. Nie będzie nigdy. Bo nie mają. To nie mają. W związku z tym dokładnie. I ulica jest stosunkowo wąska. Bo jest wąska. Jak jeszcze przyjdzie zima, ze śniegiem coś musimy robić, nie? Nie jemy go. Jeden samochód ma ciężko się przebić. Jeżeli znaki będą pousuwane, no to jak my mamy żyć? Ale chciałem Panu powiedzieć tak, dwa lata temu, jak Pan wejdzie na górę, dwa lata temu, bo jeszcze wczoraj sprawdzałem to na internecie, bo żeśmy na komisji też rozmawiali na ten temat. Nie ma tego znaku, dwa lata temu ten znak nie funkcjonował. Zakaz zatrzymywania się nie jest.
Ale teraz, przepraszam, prosiliśmy na zatrzymywanie się po stoju. A kontekst tego jest na nic. Wcześniej został usunięty już raz ten znak. Raz był usunięty, ale ile on temu postał ten znak? Bo zgodnie, proszę pana, z 2011 roku, z 2011, jak pan wejdzie na Google, zejdzie pan tym rucikiem na dół i można przejrzeć, o przecież nie wiem, czy państwo korzystacie, ale rozumiem, że moczacie, nie widać, że ten znak był w ogóle postawiony tam. Jest znak zakaz zatrzymywania i postoju po lewej stronie. Oczywiście. I teraz o korzystaniu i o sensie usuwania tego znaku. Zakaz ruchu. Zadecyduje, proszę pana, i tak zarządca drogi. Jest pytanie, tak jak jesteśmy... Ale ja rozumiem, że komuś zależy na tym, żeby usunąć znak, nie? Jest pytanie, czy on tam jest legalny. Ale z drugiej strony, proszę pana, jak wydaliśmy, no to jest tak, jakbyśmy zrobili... Dlaczego mamy nie legalny? Ja nie wiem, czy ktoś go przepada, czy... To nie. Już przeszedł. Nikt go nie stawia bez żadnych przyczyn. Przecież zgoda, tylko proszę państwa, pieniądze, tak jak mówię, pieniądze wspólne, jest tak jakby się remontowali drogę do pewnej wspólnoty mieszkaniowej, gdzie nikt inny po tej drodze nie mógłby korzystać. I to jest pytanie też do radnych, jakie jest zdanie w tej sprawie. Oczywiście to proszę panie, coś proszę. Ja to myślę o drodze do tych planów, że jeżeli remontujemy jakąś drogę, to musimy ją otworzyć na ruch dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Chyba tak nie jest. To jest takie myślenie, to każdą drogę, nawet malutką, mały odcinek, czy chodnik, który wyremontujemy, który mogą udostępniać każdemu, nie wiem, na przykład jak i papo, no mogą samochody osobowe, to mieszkańcy posiadający samochody dostarczą, to mogą parkować. To nie możemy mieć takie myślenia, bo to jest droga, która z tego co ja dowiedziałem się, bo pan troszeczkę wczoraj przedstawił to na komisji w taki sposób, że wydawało się, że słuszna jest ta decyzja. Natomiast wiemy też już dzisiaj, że w tej sprawie Rada Dzielnicy występowała kilkukrotnie, żeby jednak ten ruch tam zamknął. Więc tutaj w jakimś 7 miesiącach działamy jako Rada Dzielnicy, skoro najpierw wnioskujemy o to, żeby zamykać ten ruch, a za chwilę pytamy o to, czy znak pytania, nie znam tego pisma, czy ten taki jest, powinien być i czy pana w tej kadencji to jest pierwszy sygnał w tej sprawie po wyremontowaniu drogi, kiedy były od państwa sygnały, znaczy sygnał od państwa był, kiedy jest znak ruchu. I na dyżurze przyszły wtedy dwie osoby do mnie, które były tam mieszkańcami, tam jakaś awantura powstała, nie wiem, tutaj z panem chyba Koływką, tam był jakiś pan tam jakiś, tam jakiś były chyba sąsiad, który tam mieszkał, który mówi, jak można zamknąć drogę, na którą ja nie mogę wiedzieć, nie ma co. Na dzisiaj nie wiem, czy taki znak będziemy remontować tą drogę, po remoncie tej drogi zwrócimy się do zarządcy drogi o to, czy ten znak jest legalny, czy nielegalny, bo jeżeli według mnie to jest moje zdanie. Oczywiście ja reprezentuję Radę na zewnątrz. Jeżeli swojej zbiorowej mądrości Rada podejmie inaczej, że trzeba zmienić tą sprawę i wystąpić o wprowadzenie tego znaku, że tutaj się pomyliliśmy przy ocenie sytuacji, podejmiemy stosowne pismo czy uchwałę. Ja natomiast uważam, że tak jak na dzień dzisiejszy, że jeżeli pieniądze z podatnika remontujemy, to wszyscy z tej drogi powinniśmy mieć możliwość korzystania. I to jest, proszę państwa, czym się... I to nie, to jest kwestia jakby fundamentalna, bo to jest oczywiście tam jest specyfika sytuacji. Ta skarpa, i wąska droga, i nawrotka. Ale słówko jeszcze w tym kontekście, dlatego że my do końca nie dojdziemy, ładna, chcemy tylko zabrać naprawdę ograniczoną ilość czasu. Panie przewodniczący, zdjęcie tego znaku zakazu ruchu nie załatwi sprawy w ogóle. Czym będzie skutkowało? Tym, że ktoś może wjechać. Gdzie postawi? Nie postawi nigdzie samochodu. Wjedzie, nawróci się, wyjedzie. Będziemy mieć taką mijankę. Zrobimy wieliczką? Super. Ja tego nie widzę. Zatrzymać się na kółku pan nie może. Koniec. Zatrzymać się po prawej stronie nie może. Koniec. Po lewej nie może, bo jest zakaz. Koniec. Czemu pan... Zależy na tym, żeby... Dokładnie, za tym, żeby był ten znak. Dla kogo? Ale ja naprawdę nie mam, ja osobiście nie mam... Nie to pismo, bardzo pana proszę. Bardzo pana proszę, żeby... Proszę dzielić na 13 podróże, zwraca się z poziomu o zweryfikowanie oznakowania znakiem zakaz ruchu umiejscowionego na wieździe alei pod kopcem o stronę ulicy Maliewskiej. O sugestie. Znak ten naszym zdaniem znajduje się w wyżej miejscu, niezgodnie z prawem. Zdania mieszkańców w tej sprawie są podzielone. Niemniej jednak w bieżącym roku ze środków będących w dyspozycji Rady Dzielnicy 13 Podgórze została wykonana nakładka zasadowa ulicy Mariewskiego. Ulica ta stanowi dojazd nie tylko do budynków zlokalizowanych po
prawej stronie, ale także dodatkowym wejście na cmentarz Podgórski. Droga ta jest drogą publiczną ogólnodostępną. W związku z powyższym znak zakazu ustawiczką nie dotyczy mieszkańców, powinien zostać usunięty. Proszę o opracowanie nowego planu i są poinformowani o podjęciu działań. Ale proszę Państwa, jest tu jest przede wszystkim, proszę zwrócić uwagę, zwraca się z prośbą o zweryfikowanie. To jest wstęp, ale potem jest... Nie, ale jest, ale proszę Państwa, wydaliśmy pieniądze, ale jak możemy inaczej, jak można, proszę Państwa, przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz. Jeżeli wydaliśmy, proszę Państwa, pieniądze podatnika na remont drogi, naszym Państwa również i wszystkich mieszkańców, że doprowadziliśmy, podwyższyliśmy standard ze swoich środków, zwróciliśmy się o zweryfikowanie oznakowania na tym miejscu. W związku z tym proszę, patrząc z boku, oczywiście Państwo macie ten interes, który jest bezpośrednio Państwa i trudno mówić, że Państwo oczekiwać innej reakcji. Natomiast proszę Państwa, jest już odpowiedź? I mamy, proszę Państwa, odpowiedź. W odpowiedzi na pismo znak w sprawie usunięcia zamku Gdańsk 1, zamku 1, nie dotyczy mieszkańców. Zarząd Infrastruktury i Transportu informuje, że ze względu na wspomniany wyżej wymienione fakt i zdania się mieszkańców Gdańskiego na ten temat zasadności istnienia wyżej wymienionego znaka są podzielone. Wymagane jest podjęte przy dzielnicy uchwały w tej sprawie poprzedzone konsultacjami społecznymi wśród mieszkańców, czyli można powiedzieć, że otrzymanie języki zostanie wszczęte postępowanie w tej sprawie. I proszę Państwa, idzie to do komisji, będą konsultacje w tej sprawie i na pismo nigdy żadnego znaku jeszcze nikt nie usunął ani nie postawił, tylko w tej sprawie to była sugestia na temat, czy znak w ogóle tam jest, tam ma funkcjonować i czy jest legalny. Natomiast po tym piśmie, proszę Państwa, będzie przeprowadzona konsultacja, uchwała Rady Dzielnicy i... Czy konsultacje będą przeprowadzone jak do tej pory? Ale do tej pory były... Jeśli nie ma ani jednego, nie ma budynku na Mariewskiego i sąsiedniej ulicy, której przedstawiciela tutaj nie było. Ja jeszcze właściciel Mariewskiego... Ja myślę, że konsultacje możemy zajrzeć dzisiaj, że wszyscy mieszkańcy ulicy Mariewskiego są tutaj obecni. Tak, i tu nie ma nieścisłości i niezgodności między nami. I pierwsze słyszę, że podobno ktoś inny, coś tam, jakiś mieszkaniec, skąd ten mieszkaniec? Wszyscy mamy dowody osobiste, sprawdzimy, gdzie jesteśmy zameldowani, gdzie mieszkamy. Ten pan był były mieszkańcem ulicy Mariewskiego. Ale wy mieszkaniec to sorry. Nie, proszę Państwa, każdy z nas na ulicy Mariewskiego. Pan nie chciałbym brać głosu, bo ja nie poprawię z panem rozmawiam. Od 20 lat rozmawiamy, ale ja weźmie pan. Ja zgodnie przez 5 lat nie rozmawiam. Tak, ale 20 lat żeśmy rozmawiali i nie chcę powtórzyć treści rozmowy bardzo krótkiej, chętnie by się radni nauczyli. Wracam do znaku. Ten znak nie spadł z nieba, jak pan mówi, że z Google pan dojrzał. Wydał go pan dyrektor, zaznaczył, że jest jednostką odpowiedzialną, czyli ten znak nie został wyjęty z kieszeni. Pan dyrektor pisze, że na ulicy Mariewskiego w związku z koniecznością utrzymania możliwości przejazdu lewa strona jest na dzień dzisiejszy i nic nie zna, nieprzejezdna, będzie nieprzejezdna, gdy znak nie będzie. Na nawrocie pisze na końcu ulicy pojazdy parkujące parkują niezgodne z przepisami prawa, nie jest to parking, tylko nawrót od średnicy, która dopuszcza tylko nawrót. Czyli to, że pan tam z całą familią przyjeżdża, cieszymy się, parkuje pan niezgodnie, bardzo dobrze. Moment. Nie mamy nic przeciwko temu. Każdy, kto ma tam drogowiec, ma możliwość dojazdu do godziny 19, gdy jest otwarta furtka. My nie mamy nic przeciwko ludziom korzystającym z cmentarza. Nam się zaczyna piękno dopiero w godzinach wieczornych i nocnych, gdy zamykają Kazimierz i to wszystko jest wyrzucane z butelkami, z autami, z kontenerami i wysiada w drzewkach. Odnośnie furtki, doprecyzujmy. Ta furtka została nie przez dzielnicę, nie przez pana wykonana. Ona została wykonana przez złodziei i hieny cmentarne, które rozpruwały to ogrodzenie. Panie przewodniczący, bardzo
proszę wysłuchać do końca. Nawet i cmentarz łatał i są, jest tu nawet żona i dzieci dyrektora cmentarza, także ten temat wiedzą na ten. Żeby nie męczyć się z tymi hienami, stawiono furtkę, która jest tu, będzie zastawiona. Tam chodzą to... I do tych hien cmentarnych złodziei chcą się teraz takie na stanowiskach podpiąć i że my musimy, jak pan to piszesz, dojeżdżać, jest dojazd do cmentarza. To nie jest żaden dojazd do cmentarza, bo w korespondencji z dyrektorem z WIPIT-u on nam podpisuje, że tam nie ma żadnego dojazdu do cmentarza. To on się urodził w głowach niektórych osób, którzy mają tam grobowce w pobliżu i chcą sobie, mając funkcje, jakie mają, chcą sobie zagwarantować. Po zdjęciu znaku B1, gdy droga będzie taka, jaka pan chcesz, uwarunkowania prawne dla tej drogi się nie zmienią. Na parking, na nawrocie, nadal pan nie będziesz, prawo pan nie pozwala, jak pisze dyrektor z WIPIT-u, nam, panu jakoś nie może napisać, ale nam może, my korespondujemy z nim. Pisze nam, że nadal nie będziesz pan mógł parkować, na lewa strona będzie wyłączona, czyli jeśli pan będziesz u mnie przed furtką parkował, bardzo chętnie pana przyjmę, ale my nie protestujemy, my nie chcemy... Proszę państwa, ja bym nie chciał, żeby to był, jeśli można, proszę państwa. Z panem, jakby ciężka rozmowa jest, bo dlatego po pierwsze... Ale nie, chodzi o dokumenty. Mówienie, wie pan, czy była furtka, to jest, proszę pana, to jest naprawdę nie... Schodzimy do jakiejś takiej dziwnej rzeczy, która bym nie chciał wchodzić, proszę pana, w drugiej kadencji, w związku z tym, że tam była zamknięta bramka, bo zrobiliśmy sami też ten chodnik, został finansowany przez dzielnicy do tego wejścia. Ja rozumiem, że ci, którzy tam przechodzą, to nie są ci, którzy kradną na cmentarzu, bo pan mówi, że ten, co stanie, to... Ale jak schodzimy jakiś, w ogóle wchodzimy na wyższe tematy. Możemy na dzisiaj powiedzieć tak. Temat jest podniesiony, państwo wyraziliście swoją wolę, decyzja będzie... Temat idzie do komisji, temat idzie do konsultacji na radę i proszę państwa, rada podejmie w sprawie znaku pisma. Jeżeli proszę państwa, znaczy nie podejmie decyzji, swoją zaopiniuje, bo decyzję podejmuje, proszę państwa, ZIKI. Natomiast sugestia idzie od państwa, tak? Sugestia idzie od państwa. Proszę państwa, ja tylko koło powiem już, żeby państwu ułatwić ewentualnie swoje obrady. Widzimy pewne rozwiązanie, pewien konsensus sprawy, żebyśmy spali spokojnie, żeby pan tak pan spał spokojnie i żeby pan miał komfort. Pod znakiem dołączyć tabliczkę, oprócz tej tabliczki, która teraz istnieje, żeby dołączyć się mieszkańców, dołączyć drugi troszeczkę większą tabliczkę, nie jest to problem. Rowerów, bo ktoś tu powiedział temat, że rowerem nie można wjeżdżać, to mu zabronię. I dojazdu do cmentarza do godziny 19. Proszę pana, i w tym momencie rozwiązujemy problem. Pani zadowolony, my jesteśmy zadowoleni. O 19 możemy domagać się od służb, które będą interweniować w przypadku, jeżeli jakikolwiek rozłóg, czy tego, że tutaj po 19 nie masz gości prawa wjechać. Nie masz jest to jakieś rozwiązanie? I to jest rozwiązanie, proszę pana, optymalne. Pan sobie może panu przyjechać. Nie, ja tylko mówię o przykładzie, przecież nie chodzi o mnie, jestem, ja mogę iść do papieru. Chodzi o względy porządkowe. Zgoda, ale jest to wielu, sprawa jest wielu, proszę państwa. Zgoda. Nic się, myślę, że na tyle państwo przedstawiliście te rodnie sprawy, aczkolwiek, że myślę, że nikt nie ma wątpliwości, jakie jest stanie mieszkańca. Ten problem trwa od kilkunastu lat i chciałam powiedzieć, że byłam aktywnie włączona w tę sprawę i były podjęte stosowne uchwały w Radzie Dzielnicy. Osobiście przy udziale dawnego przewodniczącego pana Bognarza byłam w ZIKIT-cie i dyrektor ZIKIT-u oświadczył, że jeżeli rada wyrazi zgodę, to będzie umieszczony znak. Niestety projekt uchwały, który był przygotowany przez komisję, którą ja przewodniczyłam, nie przeszedł w Radzie. Więc proszę państwa, ja nie daję gwarancji,
że znów będzie projekt uchwały Komisji Infrastruktury i że będzie pozytywnie przegłosowany. Ta sprawa, mówię, toczy się kilkanaście lat i proponowaliśmy, żeby ta droga była drogą wewnętrzną, ale ze względów prawnych i skutków prawnych, że nie mogłaby być remontowana jako droga wewnętrzna, z tego zrezygnowaliśmy. Potem było, nie wiem ile, ale było parę uchwał tej sprawy. Więc ja mówię jasno. Bo co z tego, że Państwo żeście przyszli, ale... żeby zapoznać Państwa z opinią, bo jesteście radnymi. Ale, to jest demokracja, tak? Ale proszę Pana... Bardzo dobrze. Super, proszę Pana, czas bez przyjścia Państwa były przygotowane uchwały. Bez przyjścia naszego zostało w firmie pilne, to jest właśnie ta demokracja. Jeżeli Pani pozwoli, Demos i Kratio. Ale wie Pan, Kratio, proszę mi... Z tego pisma pilne, bo jest wykrzyknik pilny. Ale ja myślę, że Demos to jest tutaj. Że Państwo mówicie, że jest tutaj. Z Panią Basią, tutaj nie ma żadnego konfliktu. Nie ma konfliktu, tylko ja właśnie mówię, że usłyszeliśmy Państwa głos. Jesteśmy radnymi, którzy jesteśmy przedstawicielami Państwa, tak? Ja sobie nie wyobrażam, żeby radni, którzy są przedstawicielami mieszkańców, głosowali przeciwko mieszkańcom. I na te słowa czeka. Czy mogę jeszcze dwa zdania? W ogóle pominięty był temat ochrony prawnej otoczenia kopca. Mam tylko pytanie. Studium przez... Naprawdę, szanujmy siebie nawzajem. Mamy załatwioną sprawę drogi, jest temat znaku przegadany. Pozwólcie Państwa opinię. Mamy podjąć w tej sprawie, rozumiem, że konsultacje społeczne się odbyły w sposób szybki, dynamiczny. Nikt na nikogo nie obraził, bo my jesteśmy od tego, żeby Państwa się wsłuchiwać. Nawet jak jest coś w pierwszej wersji jest coś inny pomysł, to jesteśmy w stanie powiedzieć, że jesteśmy w stanie zmienić zdanie. Nie ma problemu, należy rozmawiać na ten temat. Nikt nie ma prawa się tu na nikogo obrażać, a nikt nie ma prawa się z Państwa też mówić, że ktoś ma inne zdanie, bo ma do tego prawo, tak jak Państwo macie prawo. Szanując siebie nawzajem, rozumiem, że ten głos wsłuchujący się, no nie oczekujcie chyba Państwo, że się podejmiemy w tej sprawie decyzję. Natomiast jest tutaj czas na to, żeby podjąć uchwałę w tej sprawie. Ja obiecuję, że na najbliższej sesji nad tym tematem się pochylimy. Ale jaką my mamy podejmować uchwałę? Przecież znak jest. To nie. Ale przecież jest znak jest. Znak jest. Ale znak... pismo, żeby to było. Pismo. No ale pismo no. Było... Pismo było, proszę Państwa, moglibyśmy się dowiedzieć dzisiaj na sesji. Na sesji. Ja proszę Państwa, Możemy się nie przyjrzeć. Że większość radnych o tym piśmie dowiedziała się albo wczoraj na komisji, albo dzisiaj na sesji. Jego pisma na komisji. Pani Basiu, ja tylko mówię o swoim stanie wiedzy. Ja mówię, że ja dowiedziałem się o tym na sesji. Nie wiem, czy było na komisji, czy nie. Mogę skończyć. Pismo wyszło z inicjatywy zarządu. Na dzień dzisiejszy, po odpowiedzi, którą otrzymaliśmy z Zikidu, według mnie nie ma sensu podejmowania jakiejkolwiek uchwały, bo uchwała miałaby jakikolwiek sens, gdybyśmy chcieli ściągnąć ten znak. Ja rozumiem, że to, co Państwo przedstawiliście argumenty, że jesteście tutaj mieszkańcami większości czy całości ulicy, a Zikid mówi, że konsultacje z mieszkańcami, czyli ja rozumiem, że w większości mieszkańcy są za tym znakiem, więc podejmowanie jakiejś uchwały dla mnie jest no, bezzasadne, bo jaką uchwałę? Znak jest? Proszę Państwa, jeszcze raz mówię, żadne działania nie są podejmowane na zasadzie, że my o czymś decydujemy, na zasadzie, że mamy moc pracą, że dajemy zlecenie czy polecenie. Wystąpiło zapytanie, sugestią, czy jest to rozwiązanie, jak mówię, jeszcze w kontekście inwestycji, którą wykonaliśmy. Mamy konsultacje poza sobą, pochylimy się na komisjach, będzie taka wola podejmowania decyzji na następnej sesji, poinformujemy Państwa. Mogę dwa zdania, panie? Panie, ale czy to jest w tej sprawie, dlatego że ja naprawdę
Panie Przewodniczący, mamy studium. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, pan Jan Dzikowski, Miejski Konserwator Zabytków, na obaj na kanoniczeli. Myśmy przeprowadzili rozmowy, jak liczyli pańskie pismo, złapali się za głowę. Przez ostatnie 10 lat Rada Dzielnicy 13 wysłała 10 uchwał do nich z żądaniem ograniczenia autobusa w rejonie. Mogę prosić o nieprzeszkadzanie? Te uchwały zostały przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Miejskiego skonsumowane. Miejski Konserwator Zabytków zapewnił, że w wydanym pozwoleniu na budowę, o którym pan dobrze wiesz, numer 231 z 5.7, czyli sprzed miesiąca, zobowiązał ZIPIK inwestora do wypełnienia ruch kołowy i zapewnił, tam jest zapisane, ruch kołowy, parkowanie należy odrzucić na parkingi zewnętrzne przed nowym cmentarzem podgórskim. To jest właśnie na kopiec Krakusa i Urzędy Miasta Krakowa oraz na ulicę Zatorem między Kładką a terenem ZIPIT-u. I Miejski Konserwator Zabytków śmiechem wybuchnął i mówi, skoro wasza dzielnica dla was, mieszkańców, jest wrogiem, to skoro my jesteśmy dla was przyjacielami, wystąpcie i cośmy uczynili z prośbą o opinię. Mówi, bo skoro wy się bijecie o coś komicznego, mogę prosić na to, wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Konserwatora, tak jak oni nam poradzili, mówi, i wy se dacie rady potem na forum Rady Miasta, czy nawet w sądzie administracyjnym, i wystąpiliśmy z takim czymś śmiesznym. Żeby skończyć. Dotyczy Miejski Konserwator usunięcia istniejącego ograniczenia wiatru na ulicy Marydlaku samochodowego zewnętrznego. Przykładanie. Mieszkańcy ulicy Marieckiego i ulicy Kropiec-Rakusa proszą o wydanie opinii w sprawie żądania załącznik numer 1 pana przewodniczącego dzielnicy 13 dotyczącego zwiększenia ruchu samochodowego bezpośrednio u podróżach Kropca Krakusa. To jest celowo prześmiewcze PiS odpowiedź na pańskie żądanie. Mogę skończyć. I jeszcze jedno zdanie, z którego będziesz pan na pewno niezadowolony. Żądanie to pan przewodniczący Włodarczyk uzasadnia istnieniem furtki w ogrodzeniu, bo to jest treść tego pisma. Patrz, fotografia 2 i tu będzie pan sobie oglądał. Z koniecznością dojazdu do tej furtki. W piśmie tym pan Włodarczyk pomija główny fakt, że za tą półdziką furtką zamykaną na łańcuch posiada rodzinne grobowce i wraz z całą kochaną familią należy mu się wygodny dojazd. Cała troska pana Włodarczyka sprowadza się tylko do tego. Tak jest, panie Włodarczyk. Tylko i wyłącznie. Zobaczył pan naprawdę sprawę. Nie, proszę pan. Nie, ale to jest na tyle śmieszne. To jest ona prześmiewcza dla konserwatorów zabytków, gdy czytają to pańskie pismo. Ja bym bardzo prosił, żeby pan to złożył. Na to pismo będą jeszcze śmieszniejsze od opinii. Nie, ale jeżeli to pismo zostało złożone, to ja naprawdę z tej sprawy zrobię też użytek prawny, bo pan sugeruje, jakoby, że ja korzystam z tego, wie pan, że w tym momencie w jakąś prywatną sprawę włączyłem radę i po to, żeby skorzystać z rodzinnego, notabene nie mam grobowca, tylko groby ziemne. Dziękuję, żeś pan to zdecydował. Dokładnie tak. To po prostu powiem panu tak. No, ja różne rzeczy już pana widziałem w akcjach różnych, ale to muszę panu powiedzieć, że jestem szokowany i dziwię się, że pan powiedzieć, że zagrania powiedzieć, że pasuje. Natomiast oczywiście każdy ma prawo do własnego zdania i jestem szczęśliwy. Natomiast niech pan wykorzysta jedną rzecz. Jesteście państwo oczywiście tu ważni, jesteście gośćmi, ale szanujcie gospodarzy. Chcemy przeprowadzić obrady. Ja tylko mam gorącą prośbę, żeby dzisiejsze słowa tych konsultacji przedstawił do listy obecności, jakbyście byli, kto był na tym, żebyśmy mogli potem spisać jakiś protokół odnośnie dzisiejszego spotkania. Tego odpowiada, jeśli będzie wola, na tym przedyskutujemy, podejdzie. Jeśli nie, nie mam problemu. Natomiast muszę powiedzieć, że strona Kopca przede wszystkim również leży Radzie Dzielnicy i to w tym roku jest pieniądze z kosku remontowany kopiec, główny jego wątkach było 30 000 złotych. To Rada Dzielnicy brała czynny udział, jak pan Bóg chciał zrobić, proszę państwa, wysypał tam ziemię i zajrzało ciężkie samochody. Myślę, że nie pogrążając już sprawy, żebyśmy nie zaszli za daleko i do sądu, myślę, że należy
nie gniewajcie się Państwo, ale skorzystam z tego, żeby Wam podziękować. Tak jak mówię, wysłuchaliśmy Państwa, część argumentów jest naprawdę sensowna, to część to, co mówi Pan Przewodnika, naprawdę biorę to na starszy wiek, że wydaje się, że jest silny szat, jakoś nie dziękujemy. Ja jeszcze tylko reasumując, tak, bo po co się tu zebrali i mamy takie pisemko zostawienie. To zostawić, że... Żeby radio usłyszeli. Bo to ogólnie, tak? Mieszkańcy ulicy Maryjewskiego i koniec Krakusa proszą całą Radę Dzielnicy 13 Podgórze o stwierdzenie, że Rada Dzielnicy 13 Podgórze wyraża inne stanowisko niż Zarząd Dzielnicy 13 w piśmie z dnia 27 czerwca 2013 i tym samym wycofuje to pismo wysłane do Sekitów. I tu jest uzasadnienie, proszę, już nie będę tego czytał. Proszę zwolnić go przejść na sekretariat. My i tak w tej sprawie Zikwit się zwrócił, jeżeli będzie taka wola, podejdziemy stosowną uchwałę. Dziękujemy Pani Ja bym prosił, żeby z tym uzasadnieniem pomagać radnym. Proszę Państwa, zeskaluję to i prześlę Państwu radnym wszystkich, czy mamy za słowo, że to zostanie zaplanowane, każdy radny dostanie, tam jest sentencja, panie przewodniczący. Nie odpowiadamy prawnie za to, co jest. Cieszę się, że Pan to mówi, nie czytając. Ale to ten znak, domaganie się nie jest na tyle ważne, żebyś o tym piśmie, w tym strasznym piśmie, Pan osobiście wchodził i wykazywał na pracownika niezadowolenie, że to nie zostało załatwione. To nie zostało załatwione z tego względu, że my jako mieszkańcy do Panów Dyrektorów byśmy wystosowali pisma, żądania i to zostało zatrzymane na naszą prośbę, dlatego dostali Pan to, co Pan dostał, to nie wiem, nie wiem. Dziękuję uprzejmie, Panie Przewodniczący. Dziękuję Panu. Odrobina tego, co do Pana mamy. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję uprzejmie. Proszę sobie, Panie Przewodniczący, bo i tak nie mamy ja się zastanawiam, co by w tej sprawie naprawdę powinniśmy zadziałać. Czy jest wymuszenie? Ja rozumiem, Panie Jasku, że Pan jak już ma, będą rowery, no to już będzie chętny. Nie, Panie Przewodniczący, ja dostanę dzisiaj telefon od Pana Przewodniczącego. Pan Borewka bardzo, ja przeczytam, że... Chciałbym prosić do Rady, do Komisji Rewizyjnej sprawę, to, że bez Rady, bez Komisji Zarząd podjął... Ale wystąpiliśmy za... Ja mówię tylko, co Pan Borewka ma. Ja powiedziałem, że taką sprawę rozumiem, jak wyglądała. Ma Pan zapytanie, czy znak został legalnie ustawiony, wydaliśmy pieniądze. Nie, tylko jest pytanie, czy jak Pan, proszę Pana, ja dałem przykład, że ja akurat tam raz mam, dwa czy trzy razy do roku, takich jak ja jest ileś osób. Ja się mogę w takich sprawach ustawić, bo uważam, że jak wydaliśmy pieniądze podatnika, to tak jakbyśmy zrobili podatek w wspólnocie mieszkaniowej i Pan nie zamknął drogę. Dzisiaj nie, 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 nie,
jaki znowu. Czyli rozumiem, że co, dajemy sprawę na Komisję Praworządności i Komisję Infrastruktury. Ale czym my się mamy tak naprawdę zajmować? Wystąpił Zikid, że jest uchwała, że jeżeli chcemy, to uchwała. Czyli znak potwierdził tym, że znak jest w sposób postawiony prawnie. Prawnie, tak. Ja mam tylko wątpliwość, czy... Oczywiście. Ale znaczy, to się podobał głos tego pana, który... Głos tam tabliczką, jego głosem zły. Wygląda na to, że jestem jedyną osobą, która korzysta tam z tego wejścia na cmentarz. Możemy wrócić, idziemy do domu.